Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Tym razem coś mocniejszego, z wyższym BLG, ale jednocześnie piwo pod wieloma względami, myślę, zakręcone i dlatego też interesujące. Browar Funky Fluid to jest browar, którego nie trzeba przedstawiać. Jeden z najjaśniejszych, moim zdaniem, punktów, jeżeli chodzi o polską scenę kraftową. Dużo piw, dużo premier, dużo wariacji rozmaitych, także w klimatach pastry z dodatkiem owoców. Sporo się dzieje naprawdę, jeżeli chodzi o piwne portfolio Funky Fluid. I tutaj mamy naprawdę zakręcone piwo. Quiet Storm 3. Trzecia odsłona i zarazem odsłona zimowa tego piwa, Quiet Storm 3 Winter Edition, tak tutaj mamy na etykiecie napisane, i jest to piwo w stylu Imperial Fruit Pastry Black Goze. Także jest i imperialnie, i owocowo, i pastry, jeszcze goze do tego, także powinno być i słodko, i słono, i kwaśno. Po prostu wszystko w tym piwie może być, wszystkiego można się spodziewać. Interesujące, co jeżeli chodzi o parametry tego piwa. BLG 22 stopnie, zawartość alkoholu 8,5%. Goryczka, tutaj mam problem, dlatego że jest 6 białych kropek i nie wiem, czy te 6 białych kropek to jest 6 na 6 czy 0 na 6. Nie wiem, jak to interpretować, ale ponieważ pastry, ponieważ goze, więc to raczej rzeczy, które się nie kojarzą z goryczką, więc spodziewam się, że raczej goryczka tutaj będzie niska, więc to chyba jest po prostu 0 na 6, te 6 białych kropek. Tak sądzę. Może się wyjaśni. Jeśli chodzi o składniki, jest bogato. Woda, słody jęczmienne, pilzneński, brown, pale chocolate, special B, cookie. Pulpa z wiśni, słód pszeniczny, płatki owsiane, słód żytni, laktoza, maltodekstryna, cukier, wanilia, ziarna kakaowca, cynamon, sól, bakterie kwasu mlekowego, drożdże z własnej stacji propagacji i naturalny aromat. Jest aromat, mamy to wyszczególnione na etykiecie, zatem jest uczciwie. Data przydatności 4 grudnia 2021, piwo jasne, niefiltrowane, pasteryzowane. Niby jasne, ale black. Także zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądać. Uważone w Nepomucenie. Kolejne piwo uważone w Nepomucenie. Tak jak już mówiłem, zrobiło się z Nepomucena takie zaplecze dla nowej fali w nowej fali. I to się rzeczywiście wszystko potwierdza. Otwieramy. Puszka otwarta. Co z puszki czuć? O kurde. Owocowe ciasteczka i czekoladę. No tu aromaty chyba mocno wpłynęły na bukiet tego piwa. Nie przedłużając. No, tak jak mówiłem. Jasne to piwo na pewno nie jest. W ogóle ma specyficzną barwę. Zobaczcie tylko. Ono się ogólnie ciekawie prezentuje. Natomiast barwę to ono ma taką... Kurczę, jak ją określić. Taki ciemny beż, brąz. Piana też jest taka nietypowa, jakbyście beż zmieszali z jakimś różem, ale mamy tutaj te wiśnie i one pewnie na to również wpłynęły. Piana bardzo szybko znika. Zobaczcie, co się dzieje z pianą. Wzbudziła się przy nalewaniu dosyć duża, ale obserwujemy teraz, jak z każdą sekundą praktycznie ona zanika i zostaje nam tutaj jedynie taki... zostaje nam jedynie taka warstewka. Barwa, no tak jak mówię, to jest taka, kurczę, taki brąz albo ciemny beż wymieszany z czerwienią. Chyba tak to trzeba określić. Brunatny, coś takiego brunatnego, chociaż też nie do końca. Ja jestem facetem, ja mam problem z kolorami, może jakaś kobieta się wypowie. W każdym razie wygląda to interesująco, osobliwie. Czy apetycznie, to pewnie kwestia dyskusyjna, ale ja się nie uprzedzam. Co w aromacie ze szkła?
Ciasteczka. Ciasteczka czekoladowo-owocowe, czerwone owoce. Myślę, że tutaj ta wiśnia się przebija dość wyraźnie. Sporo nut właśnie takich kakaowych, czekoladowych, ale jakby mamy też ziarna kakaowca. Gdzieś tam delikatnie spod tego wychodzi cynamon, takie nuty korzenne, więc myślę, że to jest aromat, to jest taki miks wiśni, czekolady, nut korzennych. Tak. Wiśnia, czekolada, nuty korzenne, to wszystko się miesza. Aromat jest dość słodki i to trzeba podkreślić, więc myślę, że te 6 białych kropek to jednak jest 0 na 6, jeżeli chodzi o goryczkę. Czuć laktozę, taką mleczną ciasteczkowość, trochę jest skojarzenie coś pomiędzy ciasteczkami korzennymi a ciastkami maślanymi. Do tego nuty kakao, nuty czekolady, nuty wiśni. Bardzo ciekawie to pachnie. Zatem, drodzy moi, próbujemy. Quiet Storm 3. Browar Funky Fluid, edycja zimowa. Wasze zdrowie. Mniej więcej to, czego się spodziewałem. Wyraźna słodycz. Jest jej tutaj naprawdę sporo. Bardzo wyraźna kwaśność. Bardzo przyjemna taka wiśniowa. Ta wiśnia jeszcze jest taka winno-pestkowa w tym wszystkim. Sporo słodyczy. Sporo kwaśności, fajnie się to równoważy. W przełyku czuć rozgrzewanie alkoholowe. No tego alkoholu tutaj mamy sporo i trochę on jest wyczuwalny. Nie jest to nuta agresywna, ale piwo zdecydowanie z kategorii rozgrzewających. Jest to ciekawe, bo w sumie to piwo ma taki smak, że prędzej byśmy je kojarzyli z czymś, co będzie dość lekkie, co będzie miało, nie wiem, 4-5% alkoholu. Wygląd ma taki, kurczę, generalnie brązowo, taki brązowo-czerwonawy, z takim, to jest brąz z takim czerwonawym refleksem, nie wiem jak to określić, ale smak jest naprawdę interesujący, jest kwaśno, jest słodko, jest korzennie, jest ciasteczkowo, są te nuty korzenne, ten cynamon gdzieś tam się delikatnie na dalszym planie zaznacza. Nuty właśnie takie herbatnikowe, ciasteczkowe również. Drobne nagazowanie. Pasujące myślę do tego piwa. Gdyby było wyższe, byłoby nie za fajnie. Sporo słodyczy. Sporo kwaśności. Wydaje mi się, że kwaśności jednak trochę więcej. Szukam soli. Wydaje mi się, że gdzieś tam delikatnie taki słonawy akcent się pojawia. Przy czym jest też kwaśność, jest też słodycz, więc to wszystko gdzieś tam się przenika. Ogólnie bardzo zaskakujący i intensywny miks smaków. Z każdym łykiem to piwo staje się ciekawsze. Mamy i wiśnie, i kwaśność właśnie taką wiśniową, i dawkę słodyczy, i dawkę ciasteczek korzennych. Właśnie te nuty korzenne są zaakcentowane. No powiem wam, jest to naprawdę ciekawe piwo. Kolejne zakręcone piwo z browaru Funky Fluid, które mi smakuje. Alkohol, mówię, trochę czuć na podniebieniu, jest nieco rozgrzewające to piwo, ale nie jest to na pewno jakieś takie, bym powiedział, rozgrzewanie intensywne,
Alkohol jest generalnie dość dobrze schowany. Nie ma żadnej nachalnej nuty alkoholowej, która by tutaj w czymkolwiek przeszkadzała. Jest treściwe, a zarazem jest dość lekkie w odbiorze, dzięki tej kwaśności, dzięki tej słodyczy. Wywołuje to piwo przez tę kwaśność taki bardzo przyjemny ślinotok, który lubię. Jest na pewno kwaśniejsze niż przeciętne gozę jakiekolwiek, z którym możemy się zetknąć. Ale pamiętajmy, że to absolutnie nie jest typowe gozę, bo jest po pierwsze imperialne, a po drugie no, najeżone rozmaitymi dodatkami. Generalnie piwo deserowe. Piwo deserowe i naprawdę interesujące. Raz jeszcze rzut oka na puszkę. Podoba mi się. Co też jest ważne, piwo zostało uważone w Nepomucenie, ale też jest kooperacją. O czym nie wspomniałem, jest kooperacją Nepomucena z Funky Fluid. Co też jest warte podkreślenia, no, połączenie sił obu browarów w tym przypadku dało naprawdę bardzo ciekawy efekt. To jest ciekawe piwo, tutaj się dużo dzieje. Połączenie cech gozę z pastry sour i jeszcze do tego ciemne akcenty, które tutaj się też zaznaczają w barwie, ale też w smaku i aromacie tego piwa. Wiśnie, ciasteczka, kwas, trochę soli, dużo, dużo, dużo wszystkiego. Bardzo udana kooperacja Nepomucena i Funky Fluid, chociaż bardziej jednak czuć tutaj ducha Funky Fluid, myślę. Sądzę, że spokojnie mogłoby to być piwo, pod którym tylko Funky Fluid by się podpisało, bo to bardzo do nich pasuje. Chociaż Nepomucen też potrafi zaskoczyć innowacjami i ciekawymi rozwiązaniami, więc to połączenie jest bardzo interesujące. Jeżeli piliście Quiet Storm Winter Edition, odsłona trzecia, no to podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. Funky Fluid i Nepomucen. Bardzo ciekawe piwo. Napiszcie, co na jego temat myślicie, jeżeli już je piliście. Syrena, chyba było ją słychać w tle.